Witam, nazywam się Krzysztof Bartosiński i jestem inżynierem produktu w dziale komponentów automatyki przemysłowej Danfoss. Chciałbym zaprezentować Państwu sposób nastawienia oraz działania prezostatów typu RT. Prezostaty, zwane również wyłącznikami ciśnieniowymi, stosowane są m.in. do regulacji, kontroli i monitorowania ciśnienia w układach hydroforowych, sprężarkach czy maszynach budowlanych. Prezostat posiada styk jednobiegunowy przełączny typu SPDT, znajdujący się wewnątrz obudowy. Aby podłączyć przewody, należy zdjąć pokrywę. W tym celu odkręcamy cztery śruby. Zdejmujemy pokrywę, po czym zdejmujemy osłonę styków. Pod styk oznaczony numerem 1 podłączamy przewód fazowy. Styk oznaczony numerem 4 połączony jest z obwodem lampki czerwonej. Styk oznaczony numerem 2 znajdujący się w głębi obudowy połączony jest z obwodem lampki zielonej. Jak widzimy, w chwili obecnej zwarty jest styk 1-2, a więc świeci lampka zielona. Po przykręceniu przewodów montujemy osłonę styków. Wartość nastawy zakresu ustawiamy przy pomocy pokrętła znajdującego się na obudowie prezostatu. Nastawioną wartość ciśnienia możemy odczytać ze skali. W naszym przypadku ustawiliśmy wartość 2 barów. Mechaniczną różnicę załączeń ustawiamy przy pomocy pokrętła znajdującego się w obudowie. Na pokrętle znajduje się podziałka od 1 do 10. W podziałce odpowiada wartość ciśnienia, którą to możemy odczytać z instrukcji dołączonej do prezostatu lub z karty katalogowej. W naszym przypadku na podziałce ustawiliśmy wartość 5, co odpowiada ciśnieniu 1 bara. Zgodnie z wykresem działania, nasz prezostat powinien przełączyć styk przy wzroście ciśnienia powyżej 3 barów. Jest to wartość nastawy powiększona o wartość mechanicznej różnicy załączeń oraz przełączyć styk z powrotem przy spadku ciśnienia poniżej 2 barów. Wartość ta odpowiada nastawie zakresu. Za pomocą skali prezostatu dokonujemy zgrubnej wstępnej nastawy. Aby dokładnie wykalibrować i ustawić prezostat, należy posłużyć się manometrem lub przetwornikiem ciśnienia z wyświetlacza. A więc sprawdźmy, w jaki sposób będzie działał tak ustawiony prezostat. Przy niskiej wartości ciśnienia styk 1-2 jest zwarty, napięcie podane jest na obwód lampki zielonej. Ciśnienie w instalacji rośnie. Po przekroczeniu 3 barów następuje przełączenie styków. Zasilany jest obwód lampki czerwonej. Styk 1-2 rozwarty, styk 1-4 zwarty. Ciśnienie w instalacji maleje. Spadek ciśnienia do 2 barów powoduje ponowne przełączenie styków, a więc świeci lampka zielona. Wzrost ciśnienia powyżej 3 barów powoduje kolejne przełączenie styków, a więc świecenie lampki czerwonej. Prezostat działa w sposób automatyczny, umożliwiając regulację, monitorowanie lub kontrolę ciśnienia w instalacji.